Przychodzę dzisiaj do Was pogadać chwilę o rzeczach, które się wydarzyły ostatnio w internecie i u nas. Przychodzę bez Toli, ponieważ uważam, że jako jej starsza siostra, to ja przyjmuję tutaj wszystko na klatę i to ja chcę skomentować pewne rzeczy i mam nadzieję, że uda nam się wszystkim odsunąć ją od tego, co się tutaj dzieje i wszystkie błędy ja biorę na siebie i wszystkie konsekwencje tych błędów również ja biorę na siebie, także dlatego też uważam, że jej tutaj po prostu nie musi być dzisiaj wyjątkowo z nami i wyłączmy ją z tej dyskusji, jeśli to jest możliwe. Tak, to co się działo ostatnio, chciałabym skomentować na kilka rzeczy, także myślę, że po prostu miejmy to z głowy, bo wszyscy na pewno jesteśmy już tym zmęczeni. Po pierwsze, przepraszam. Przepraszam za niedokładność moją, za nieuważność. Przepraszam za to, że nie oznaczałam współpracy z wydawnictwami w taki sposób, jak oznaczałam współpracę z BookBeatem czy z Adidasem. To jest, ja biorę to na siebie. Jeśli będą tego konsekwencje gdzieś tam prawne, to ja oczywiście wezmę to na klatę. To jest mój błąd. Ja tego nie dopilnowałam. Mi się wydawało, że rzeczy są przejrzyste, natomiast to jest jakby. No już teraz nie ode mnie to zależy. Biorę wszystko na klatę i mogę po prostu Wam obiecać, że w przyszłości to poprawię. To jest tutaj jakby pod tym kątem nie mam wiele do dodania. Przepraszam. Natomiast ważny jest tutaj też moim zdaniem aspekt moralny, bo chciałabym również sprostować rzeczy, które w związku z tym również na swój temat słyszałam przez ostatni tydzień, a mianowicie, że kłamałam Was, oszukiwałam, manipulowałam, mówiłam Wam po prostu ogólnie rzecz biorąc nieprawdę. Chciałabym, żebyście wiedzieli, że to się nigdy w życiu nie wydarzyło. Nikt nigdy w życiu nie zapłacił mi pieniędzy za to, żebym powiedziała pozytywną opinię. Ja zawsze książki recenzuję. Jeśli mi się podobają, to mówię. Jeśli coś mi się w nich nie podoba, to mówię. Jeśli mi się nie podobają, to również Wam mówię. Nigdy w życiu Was nie okłamałam. I nawet jeśli wydawnictwo mi płaciło, to płaciło mi za recenzję, a nie za bezsprzecznie pozytywną promocję, bo na takich umowach ja po prostu nie działam i też na takie umowy ja się nigdy nie zgadzałam i nie będę nadal idąc w przyszłość, bo to nie ma sensu. Nie ma sensu okłamywać tak ludzi, dzięki którym tutaj jeszcze jesteśmy, czyli Was, bo po co? To jest bardzo krótkowzroczne, mija się to z celem i nigdy w życiu tego nie zrobiłam. Nikt nie byłby w stanie mi zapłacić pieniędzy, żebym powiedziała Wam, że książka jest super, kiedy tak naprawdę nie była. Po prostu. Więc ten aspekt moralny to jest dla mnie również bardzo ważny, bo chciałabym, żebyście to wiedzieli. Czy mi wierzycie, czy nie, to już jakby jest tylko w Waszej gestii, natomiast z mojej strony tak to wyglądało. Co więcej, były również sytuacje, gdzie książka, którą już miałam podpisaną na umowie z wydawnictwem, mi się naprawdę nie podobała, więc zamiast mówić Wam coś o niej, to po prostu zrywałam umowę i nie chciałam wziąć tych pieniędzy. Więc w sensie nie brałam tych pieniędzy, po prostu umowy nie było później. Więc tak, więc to jest ta kwestia. Tutaj, no jedyne jak to mogę jeszcze podsumować, to przepraszam, jeśli poczuliście się, że nie wiem, ukrywam cokolwiek przed Wami. W moim świecie wyglądało to inaczej po prostu i przepraszam Was, że nie miałam tego oglądu na to, że Wy możecie widzieć to inaczej. Bardzo Was za to przepraszam. Nigdy Was nie okłamałam i nigdy nie oszukałam i nie zmanipulowałam faktami. To jest, jeśli chodzi o to. Jeśli chodzi o drugą rzecz, o której mówi się ostatnio dużo, plebiscyt lubimy czytać. Słuchajcie, ja podziękowałam Wam za oddane na nas głosy na Instagramie tuż po tym, kiedy wyniki zostały ogłoszone, czyli półtora roku temu, rok temu. Jeżeli uważacie, że to było niewystarczające, to znowuż bardzo serdecznie Was za to przepraszam. Jedyne, co teraz mogę zrobić, to przeprosić Was i podziękować za to, że byliście i wspieraliście nas przez te ostatnie lata i dzięki Wam jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, bo nigdy też nie ukrywałam, że jest jakoś inaczej. To wszystko dzięki Wam. Natomiast to, co też chciałabym od siebie tutaj z drugiej strony dodać, to, że myśmy nigdy w życiu nie wrzuciły żadnego info o tym, że takie głosowanie się odbywa. Nigdy w życiu nie prosiłam Was o głosy, nigdy w życiu nie... nigdzie Wam tego nie udostępniałam. Nie chciałam, żebyśmy akurat my wygrały. Uważałam, że nasza ta nagroda, którą my dostałyśmy, należy się innym twórcom bardziej niż nam. Po prostu. I byłam bardzo wdzięczna za to, że wygrałyśmy. I tak też napisałam Wam wtedy na Instastory. Natomiast było to też dla mnie nieco kłopotliwe i po prostu powinnam była wtedy wyjść gdzieś tam dalej i tutaj na YouTubie Wam podziękować, czy jakkolwiek inaczej.
W każdym razie tak, to jeśli chodzi o to, tu myślę, że już nie ma więcej do dodania. Numer 3. Dlaczego nie nagrywamy aparatem, który dostałyśmy, kamerą, który dostałyśmy 1,5 roku temu? Tu sytuacja jest bardzo prosta, a też widziałam mnóstwo na ten temat komentarzy. Słuchajcie, my tą kamerę pożyczyłyśmy, ja ją oddałam. Karoli Karateusz zresztą, ponieważ krótko po tym, jak my dostałyśmy tamtą, to jej się zepsuła, a nie chciałam, żeby musiała wydawać sporą ilość pieniędzy na nową kamerę i po prostu jej ją oddałam, żeby mogła używać i żeby nie musiała wydawać pieniędzy. Tu jest cała historia. Ta kamera była super, więc jakby tutaj, nie wiem, znowuż koniec tematu mi się wydaje. No i tak naprawdę to wydaje mi się to tyle. Ja też nie ukrywam, nie byłam w stanie przez ostatnie parę dni czytać wszystkich komentarzy. Co więcej, po początku ja już też nie byłam w stanie w ogóle tutaj być, ponieważ bardzo się to na moim gdzieś tam odbiło na mnie, co jest jakby żadnym wytłumaczeniem ani żadnym argumentem dotyczącym czegokolwiek. Po prostu wam mówię, że i też dlatego taki czas musieliście poczekać na moje komentarze, ponieważ po prostu od kiedy to wszystko się wydarzyło, jeszcze nie było dnia, kiedy nie miałam zapuchniętej buzi całej, więc to tyle. Ostatnie, co chciałabym wam powiedzieć, bo też takich komentarzy było bardzo dużo, a chciałabym tu powiedzieć coś od siebie. To już jest część bardziej emocjonalna, więc jeśli jakby interesowały was tylko gdzieś tam fakty i argumenty, no to już tutaj ich raczej nie będzie. Natomiast chciałabym odnieść się do rzeczy, które dla mnie osobiście są jakieś takie bardzo przykre. I są to wszystkie komentarze typu, że się nie staramy, albo że już nie lubimy tego, co robimy, albo że robimy to tylko dla pieniędzy, albo że w ogóle straciłyśmy to coś, co miałyśmy przez ten cały czas. I ja nie odbieram wam prawa do myślenia w ten sposób, absolutnie. Macie prawo tak to odbierać, i macie prawo czuć cokolwiek, tylko to wtedy nie oglądajcie nas, bo jakby ja bardzo, bardzo przez ostatnie miesiące, lata nawet, bardzo starałam się dawać wam tylko co najlepsze. Bardzo się starałam pokazywać wam same dobre rzeczy, pokazywać wam pozytywną energię, same dobre fragmenty z naszego życia. A ostatnimi czasy tych dobrych fragmentów było coraz i coraz mniej. I ciężko mi było po prostu nadal być dla was taką osłodą gdzieś tam wieczoru, jak mówiliście mi wielokrotnie, czy właśnie dobrą rozrywką, ponieważ ja się nie czułam dobrze. A z drugiej strony nagrywanie sprawiało mi tyle frajdy i pozwalało mi zapomnieć gdzieś tam o moich prywatnych problemach. Więc nagrywałam dalej, ale równocześnie ciężko mi było przez te ostatnie miesiące wykrzesać z siebie wystarczającą ilość energii, żebyście również ją otrzymali, bo po prostu mnie jej brakowało samej. Nie czuję się najlepiej i teraz znowu nie próbuję wzbudzać tu litości a propos ostatnich sytuacji. Po prostu mówię wam, bo nigdy wam takich rzeczy nie mówiłam. A kiedy jak nie teraz, ten jeszcze jeden raz tutaj mogę spróbować, prawda? Było bardzo ciężko po prostu. Ja też nie mieszkając u rodziców, staram się tam jeździć jak najczęściej, ale też nagrywanie filmów w taki sposób jest dość trudne, biorąc pod uwagę, że Tola chodzi do szkoły, co jest oczywiste, biorąc pod uwagę, że ja studiowałam i to zaocznie, więc weekendy odpadały i tydzień również odpadał, bo Tola była w szkole. Wiecie, to są takie banalne rzeczy, o których nikt nie myśli, ale jednak one utrudniają dość mocno nagrywanie i stąd też tak dużo reading vlogów było, bo one są po prostu najprostsze do nagrywania na odległość, a chciałyśmy bardzo, żebyście mieli te filmy. W każdym razie chciałam tylko, żebyście wiedzieli, ci ludzie, którzy rzeczywiście gdzieś tam są tym zainteresowani, że zawsze starałam się dawać wam jak najwięcej. Czy udawało mi się to, czy nie, to pewnie nie zawsze, ale no naprawdę zawsze uwielbiałam to, co robię i uwielbiałam do was mówić i no i tyle. Nie wiem, czy jest coś jeszcze, co chciałabym tutaj dodać. Więc po prostu może zakończę tutaj i może ostatnie co powiem, to nie wiem, czy będę w stanie odnieść się do tych wszystkich sytuacji po raz kolejny, więc myślę, że to jest mój ostatni komentarz na temat tego, co się wydarzyło. Jeśli on nie jest wystarczający, no to już trudno, bo bardzo dużo mnie tutaj to kosztuje. Także myślę, że to jest ostatni raz, kiedy to wszystko komentuję i to chyba tyle ode mnie. Widzimy się, mam nadzieję, w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło i zdrowo.